Dzień dobry, poseł Jacek Sasin, Jacek Sasin Sprawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Panie pośle, wyrżniemy się jak Tutsi i Hutu? Nie, no myślę, że te słowa też y, trzeba zaliczyć do tych bardzo wielu przesadzonych twierdzeń, które y, nie tylko wczoraj na sali sejmowej padały, ale również y, w ostatnich y, dniach. No szczególnie celowała w tych słowach opozycja. akurat wiem, że osoba, która te słowa wy, wygłosiła, Wygłosiła je w innym kontekście, ale opozycja, szczególnie ja może szczególnie powiem, że Platforma, to był Janusz, poseł Janusz Sanocki. On wieszczył taki dramatyczny rozwój sytuacji i apelował o to, żeby tak nie pędzić. No i żeby był trochę niższy poziom emocji. Tak, no to niższy poziom emocji rzeczywiście przydałby się. No to, co zrobiła w ostatnich dniach opozycja, a szczególnie posłowie Platformy, politycy Platformy i Nowoczesnej, to rzeczywiście to niespotykany to poziom Agresji, rozkręcenia negatywnych emocji. Panie pośle, ale co? Wyprowadzanie zrobili? również ludzi na ulicę w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z normalnym, demokratycznym procedowaniem w parlamencie, przywracaniem sytuacji zgodnej z prawem. Panie Pośle, ale to, to platforma i nowoczesna wyprowadziły ludzi na ulicę? No tak. Tak, to nie pierwszy raz zresztą również w poprzednim posiedzeniu Sejmu byli, byli ludzie, były pikiety pod, pod Sejmem. Niepotrzebne niepotrzebne no, Ale to rozkręcanie tam, że można emocji. powiedzieć, że to państwo wyprowadzili ludzi no, na ulicę. Nie ta druga manifestacja, która pojawiła się wczoraj pod Sejmem, manifestacja popierająca działania większości sejmowej, popierająca działania rządu, była tylko odpowiedzią na działania z opozycji, która no, rzeczywiście nie tylko wywołała zupełnie niepotrzebną awanturę na sali sejmowej, używając słów, które nie, nie powinny padać w debacie publicznej, atakując i obrażając ludzi zacnych, sędziów Trybunału, którzy wczoraj byli wybierani, obrażając posłów, którzy z Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli inne zdanie niż właśnie opozycja. Pokazali, że nie, że nie potrafią funkcjonować w demokratycznym systemie. Prezydent odebrał już ślubowanie od czterech z pięciu wybranych wczoraj sędziów. Pani Julia Przyłębska złoży je, gdy wygaśnie jej poprzednika, co nastąpi wkrótce, dokąd państwo tak pędzą w sprawie Trybunału? Szanowni Państwo, my jako Prawo i Sprawiedliwość zostaliśmy postawieni w bardzo trudnej sytuacji przez naszych poprzedników, czyli przez większość Platformy i PSL-u, które w tamtej kadencji dopuściły się złamania wszelkich zasad prawnych, złamania Konstytucji i prób, dopuściły się próby zawłaszczenia politycznego Trybunału Konstytucyjnego. Najpierw przyjmując skandaliczną ustawę, pozwalającą wybierać na zapas sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a potem kolanem na ostatnim posiedzeniu Sejmu poprzedniej kadencji, wybierając swoich sędziów do Trybunału i jeszcze na dodatek łamiąc wszelkie procedury dotyczące zgłaszania tych kandydatów i wyboru, podejmowania uchwał przez poprzedni parlament. I my, rozpoczynając tą kadencję, znaleźliśmy się w takiej oto sytuacji. Mieliśmy niezgodnie z prawem, z naruszeniem prawa wybranych pięć osób jako kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego i mijające kadencje kolejnych sędziów Trybunału. No, ten ja pośpiech, po ten, ten, ten pośpiech. pośpiech po prostu wynikał z tej właśnie sytuacji. My nie, nie mieliśmy czasu, żeby w tej chwili bardzo długo procedować, pośle, ponieważ groziło to... Że... Paraliżem Trybunału Konstytucyjnego. Panie pośle, ale chodzi o to, że po, Trybunał nie dość spolegliwy mógł wam coś utrudnić, bo przecież miały ale... być posiedzenia w sprawie nowelizacji jednej drugiej, nie. miały być wydane orzeczenia, można było na to wszystko nie. poczekać. Nie. Nie, nie, nie. Ale, po, pierwsze, nie. Po pierwsze, nie chodzi, nie chodzi o spolegliwość Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o to, żeby Trybunał Konstytucyjny mógł pracować w swoim pełnym konstytucyjnym składzie. A przypomnę, że to jest skład 15 e, sędziów. W dniu wczorajszym płynęła kolejna kadencja kolejnego sędziego. Także wczoraj już tylko 11 sędziów było w Trybunale Konstytucyjnym. Trzeba było szybko Ponieważ uzupełnić. Ponieważ uważali, że, że tamten wybór jest nieważny. To znaczy nie my uważaliśmy, tylko posiadaliśmy prezydium Sejmu. Posiadało i posiada opinie prawne, z których wynika, że tamten wybór został poczyniony z rażącym naruszeniem prawa. W związku z tym od Ale początku... zawsze takie opinie, początku, przepraszam, są wstępem do orzeczeń Trybunału, który nie, nie, nie. ostatecznie nie. No wypowiada no się więc, w tej sprawie redaktor, i ma też to zrobić. No Pani redaktor, pani redaktor, właśnie sprostujmy te niewłaściwe informacje, które się w opinii publicznej z opinii publicznej są przekazywane. Otóż, e, orzeczenie, dzisiejsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczy, czy będzie dotyczyć ustawy, którą w czerwcu ubiegłego roku przyjęła ówczesna większość parlamentarna. Tak, nikt tego nie kwestionuje. I, i teraz, i teraz. E, niezależnie od tego, jak Trybunał Konstytucyjny dzisiaj e, orzeknie, nie będzie to miało wpływu na ocenę. E, aktu wyborczego, jakim były uchwały Sejmu podejmowane w październiku, a dotyczące wyboru pięciu kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego, bo e, to są dwie odrębne sprawy. Trybunał Konstytucyjny nie ma kompetencji oceniać uchwał Sejmu. Państwo nie ma kompetencji e, unieważnili tam ten akt. Stwierdziliśmy, wyborczy. Sejm stwierdził e, na poprzednim posiedzeniu, że tamte uchwały zostały podjęte z rażącym naruszeniem prawa, w związku z czym nie miały żadnej mocy prawnej. Po prostu nie doszło do skutecznego wyboru tych, e, tych osób. Więc wszystkie twierdzenia o tym, że Sejm odwołuje sędziów, próbuje ingerować w pracę wymiaru sprawiedliwości. To wszystko są bzdury. To, jest, to są opinie wygłaszane przez polityków opozycji właśnie po to, żeby wprowadzić Polaków w błąd, żeby rozhuśtać emocje i wykorzystać to dla swojego politycznego interesu. No, Bośle, tak nie czy wolno robić i Sprawiedliwości zależy na wizerunku formacji siły, czy też mają państwo jakieś takie ważne cele i to jest skutek uboczny? Tworzenie nie, nie, takiego wizerunku. Nie, nam zależy na tworzeniu wizerunku formacji, której zależy na przestrzeganiu prawa w, w Polsce, zależy na tym, żebyśmy demokrację i zasady demokracji, a także konstytucję, jako najwyższy akt prawa traktowali poważnie, a nie traktowali jako wytrychy do realizacji własnych celów politycznych, tak jak to zrobiła Platforma z PSL-em w poprzedniej, w poprzedniej kadencji. I taki również organ jak Trybunał Konstytucyjny traktujemy bardzo poważnie. Chcielibyśmy, żeby to była instytucja, która będzie miała autorytet. Do tego, żeby orzekać w sprawach ważnych, w sprawach dotyczących zgodności ustaw z konstytucją. Nie możemy dopuścić, nie mogliśmy dopuścić do tego, żeby Trybunał Konstytucyjny, skrajnie upolityczniony przez poprzednią koalicję, no stał się niejako trzecią izbą parlamentu, gdzie, m... gdzie koalicja będzie miała absolut opozycja, będzie mówię, miała absolutną jest... większość i będzie blokowała pracę kto Parlamentu. U... osabia to skrajne upolitycznienie. No to, no pan mi skrajnie upolityczniony, a, a z drugiej tak strony Państwo wybrali e... pięć osób, z których dwie e, są lub było parlamentarzystami. No, takich osób w składzie Trybunału Konstytucyjnego jest więcej, bo chociażby jest tam pan Leon Kieres, który był dwukrotnie senatorem platformy obywatelskiej, nie przeszkadzało to wtedy nikomu, kiedy platforma wybierała go do składu trybunału. Są inni byli. ale też kończy się inni, kadencja, pani Teresy są, Liszcz, są która inni, była posłanką inni, tak, porozumienia tak, tak, Są inni byli parlamentarzyści. A Przypomnę, że również dzisiaj wypowiadający się byli sędziowie, byli przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego, chociażby pan profesor Jerzy Stępień, też był parlamentarzystą. więc To jest, nie jest nic nadzwyczajnego. To, to jest normalna jest dotychczas praktyka coś stosowana. To dobrego wyborach. w pomyśle ruchu KUKI 15, żeby w ogóle nie było Trybunału, a jego funkcje przejąłby wtedy Sąd Najwyższy, no myślę, ponieważ Trybunał jest skażony już sposobem wybierania i skazany na upolitycznienie. Tak, jest rzeczywiście sam sposób wyboru sędziów. W trybunału, no powoduje, że jest trybunał ciałem politycznym, to co do tego chyba nie ma wątpliwości. Tylko chodzi w tej chwili a teraz o. To, jest mniej polityczny? Nie, chodzi o to, żeby mieć świadomość tego i nie udawać, nie budować pewnego mitu, bo my się nie powinniśmy karmić mitami, że to jest ciało apolityczne. Tylko jeśli już mamy świadomość, że rzeczywiście ten sposób wyboru no determinuje to, że gdzieś ta polityka będzie zawsze obecna w, w trybunale, żeby doprowadzić do tego, że będzie tam pluralizm, że a będą no właśnie, się mogły to ścierać to... różne poglądy, a nie tylko jeden pogląd reprezentowany przez zwolenników dzisiejszej opozycji, a do niedawna rządzącej to partii. To może część na całość, po prostu się podzielić. Część dla opozycji, zmienić yy... sposób wyboru, zmienić te terminy, te kadencje. Nie, nie ma takiej potrzeby, bo akurat takiej potrzeby nie ma, ponieważ rzeczywiście... Państwo teraz nie mają nie, taki, nie. takiej akurat, potrzeby. Akurat, szanowna pani redaktor, nawet jeśli założyć, że dzisiaj Prawo czy wczoraj Prawo i Sprawiedliwość, skazując pięciu kandydatów, no uzyskało jakby pięć miejsc w Trybunale. To nie, to nie chcę mówić, że to jest tak prosto, ale gdyby nawet założyć taki skrajny Przykład, to i tak w dalszym ciągu zdecydowaną większość w tym trybunale będzie miała partia, która rządziła przez ostatnie 8 lat. Natomiast rzeczywiście wprowadzono taki sposób, określono w taki sposób kadencję sędziów trybunału, że one trwają 9 lat tak, żeby uniemożliwić wybór tych wszystkich sędziów przez jedną siłę polityczną. No 8 lat rządziła platforma obywatelska, przez 8 lat kierowała swoich ludzi do Trybunału Konstytucyjnego. I teraz mając perspektywę straty władzy jesienią tego roku postanowiła. Zabetonować tą swoją większość w Trybunale Konstytucyjnym, wybierając na zapas zupełnie niezgodnie z prawem i wyręczając następny parlament z kolejnych swoich ludzi, tak żeby uniemożliwić już nowemu parlamentowi wskazanie swoich kandydatów do tego Trybunału Konstytucyjnego. Ten zamach na Trybunał, którego dokonała Platforma Obywatelska w, w, rządząc jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu, no musiał być w, w tej chwili uniemożliwiony przez nowy parlament, przez nową większość parlamentarną. Przywracamy elementarne poczucie przyzwoitości i elementarne stosowanie zasad prawa i konstytucji w Polsce. I wszystkie głosy, które mówią o tym, że to jest jakiś zamach, czy jakieś działanie niedemokratyczne, no zupełnie mijają się z prawdą. Czy ci zaprzysiężeni sędziowie będą dzisiaj orzekać w sprawie tej nowelizacji? z, z Chyba nie, bo z tego co wiem, skład został orzekający wyznaczony. No skład właśnie. Pięciu się sędziów. Się wydaje, więc właśnie. Dlatego, się dlatego się zastanawiam, po co ten pośpiech był. No, pośpiech... Tłumaczyłem, Za... pani redaktor, tłumaczyłem. Tak, pośpiech jest z... potrzebny po to, żeby Odbieranie umożliwić... Odbieranie ślubowania w godzinach wieczornych, czy też nocnych? Ale nie wiem, w czym to odebranie ślubowania w godzinach wieczornych ma być gorsze od odebrania w godzinach wcześniejszych. No, to są argumenty, nie, no, które nie mają... Nie, no, to, to są argumenty, To są takie argumenty, które nie mają żadnego, kompletnie żadnego znaczenia i są nastawione tylko na wywoływanie jakichś negatywnych emocji, niepotrzebnych w tej całej sprawie. Bo jeśli spojrzeć na całą sprawę w sposób spokojny i taki oderwany od walki politycznej, którą, jak rozumiem, opozycja chce w ten sposób z prawem i sprawiedliwością prowadzić, no to naprawdę musimy się zgodzić z tym, że to, co robi prawo i sprawiedliwość, co robi większość parlamentarna, to jest przywracanie ładu konstytucyjnego. I to, że się w tym spieszymy, to akurat myślę jest plus i zaleta, a nie powód do, do krytyki. Bo chcemy rzeczywiście doprowadzić, żeby Trybunał działał w pełnym składzie i w tej chwili ten cel został osiągnięty. To kolega przyniósł DP Polskiej Agencji Prasowej, że czterech nowo wybranych sędziów stawiło się w Trybunale Konstytucyjnym. No i słusznie, no bo rzeczywiście są sędziami Trybunału Konstytucyjnego, wybranymi przez Sejm, złożyli przysięgę i z momentem złożenia i odebrania przysięgi przez prezydenta stali się członkami Trybunału Konstytucyjnego, więc naturalnym jest, że stawiają się do pracy, do dyspozycji w Trybunale Konstytucyjnym. A pan sędzia Pszczółkowski nie odpowiedział na pytanie dziennikarzy, czy będzie uczestniczył w czwartkowej rozprawie jako widz. Ale to tak no, ale to, na marginesie. To, to jakieś też jakby nie, dziwne, no to dziwne no... pytanie. Wszystko odbyło się. No to, ja... czy, czy będzie uczestniczył jako widz. jest wyznaczony skład orzekający będzie orzekał w tej sprawie i, i tyle. Natomiast to, że akurat do, już dzisiaj Państwo zgłosili się do pracy w Trybunale jest czymś godnym pochwały. A jak, jak Państwo przyjmą orzeczenie Trybunału? Jako, przyjmą po prostu do wiadomości, czy jako prawomocne orzeczenie? No poczekajmy na to orzeczenie. No nie, nie, nie chciałbym wychodzić do przodu. Jest dzisiaj wiele sygnałów takich, które wskazują, że Trybunał no, orzeknie jednak, że ta ustawa przyjęta przez platformę PSL była niezgodna z konstytucją, chociażby w ostatnich dniach Trybunał uzyskał opinię prokuratora generalnego w tej sprawie, który wskazał na niekonstytucyjność, przynajmniej niektórych zapisów tej, tej ustawy. Poczekajmy na, tę, na, tą, na ten wyrok. Natomiast powtórzę jeszcze raz, niezależnie od tego wyroku ten wybór sędziów, który odbył się wczoraj jest absolutnie prawomocny a poprzedni wybór dokonany w październiku rzeczywiście w ostatniej chwili kolanem przepychając zrobiła to platforma z PSL-em no miał rażące wady prawne proszę jeszcze to też bardzo chciałbym podkreślić że wczoraj zarzucano nam że nie było dyskusji że uniemożliwiono opozycji Wiem, wypowiadanie nie się Wiem, nie było też wiele, dyskusji 8ego wiele godzin wiele godzin wczoraj trwała dyskusja a to się zaczęła dyskusja ponieważ y, były pytania i nikt na nie nie odpowiedział yy, wiele godzin była dyskusja... Znaczy problem, jest właśnie taki, problem jest właśnie taki, że to nie były pytania, tylko wygłaszano pod pozorem pytań i pod pozorem wniosków formalnych wygłaszano manifesty. Posłowie opozycji wygłaszali manifesty, a jak kierowali już pytania, to kierowali je niezgodnie z regulaminem Sejmu do kandydatów, którzy mieli być wybierani na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nie można postawić tego, kropkę i tego na, pana posiedzeniu, na Tego na posiedzeniu rozmowy... Sejmu po prostu robić zgodnie z prawem nie wolno. O innych sprawach, bo mam nadzieję, że będziemy też rozmawiać o innych sprawach, a nie tylko o trybunale. A, ale teraz też taka sytuacja nadzieję. jest. Jacek Sasin prawie z już Do dnia. usłyszenia.